Witam na kolejnym streamie. Dzisiaj już po emocjach turniejowych, dzisiaj bardziej skupimy się na naszym challenge'u zoomowym. Aczkolwiek jeszcze nawiązując trochę do tych turniejów, no to zrobiłem update, jeżeli chodzi o korzyści wynikające z subskrypcji. I ten nowy filmik jest na moim kanale na YouTubie. Myślę, że jest dosyć klarownie to opisane. Też ja miałem jakby już doświadczenie z tym, czego się spodziewać, bo kiedy pisałem te pierwsze opcje, to nie miałem pojęcia tak naprawdę, czy będzie, nie wiem, 15, 20 czy 30 subskrybentów. Okazało się, że ich ilość jest, no, sporo przerosła moje oczekiwania, i dlatego trochę zmieniłem te korzyści. Myślę, że są bardzo klarowne. Również odniosłem się do tego, w jaki sposób są dzielone te korzyści. To znaczy, tam była dyskusja była na ten temat, czy powinny się one, każdy powinien dostawać na konto taką samą kwotę, czy może też ktoś powinien mógł mieć możliwość wygrać większe udziały, na przykład w turnieju. Więc wydaje mi się, że teraz będzie to klarowniejsze, teraz będzie to sprawiedliwsze i teraz będzie to, nie wiem, zaspokajało jak największą ilość subskrybentów. Natomiast dzisiaj oczywiście skupimy się właśnie na challenge'u Zoom i wydaje mi się, że też będzie dobrze, jeżeli dzisiaj spróbujemy jak najmniej rozmawiać właśnie o tych kwestiach technicznych. Mam też prośbę do subskrybentów, jeżeli na przykład się pojawią jakieś pytania takie bardzo podstawowe, techniczne, od osób, które dopiero weszły dołączyły do naszego kanału, to wtedy proszę Was, żebyście w miarę możliwości odpowiadali na te pytania. Jeżeli to będą jakieś takie rzeczy, na które ja powinienem odpowiedzieć, to oczywiście ja spróbuję. Natomiast dzisiaj chciałem przede wszystkim skupić się bardziej na tym challenge'u, na tym, żeby mówić jakby trochę więcej o strategii. Więc w ogóle mogę na przykład spróbować przez kilkanaście minut mówić tylko o strategii, grać na jednym stole, jakby mówić, co robię, dlaczego, i dzięki temu jakby pójdziemy trochę do przodu, jeżeli chodzi właśnie o ten nasz podstawowy challenge. A do turnieju możemy właściwie wrócić później, albo też, ponieważ dzisiaj mamy 2 godziny transmisji, więc w tej drugiej godzinie będzie tylko scoop. I tam jeszcze jeden ten turniej Bigger 11, potem o 9 jeszcze Bigger 55, ale to już będzie poza transmisją. Więc tam wtedy będzie trochę więcej czasu jakby na to, żeby porozmawiać o jakichś takich kwestiach innych niż challenge Zoom. Natomiast w tej pierwszej godzinie myślę, że fajnie będzie, jeżeli skupimy się właśnie faktycznie tylko na tym challenge'u. OK, zatem zaczynamy grę. I witam oczywiście wszystkich uczestników. Jeszcze tylko jedną rzecz tutaj sprawdzam z boku. A z 10 to za chwilę do tego wrócę. Już sekundka. Okej. Jeszcze tylko łyk wody kokosowej, naszej standardowej.
Lamus.pl dołączył do nas jako subskrybent. Kojarzę go, że był chyba z nami wcześniej. Okej, okay, a myśl. Askrul to jest dosyć małe, niestandardowe podbicie. Normalne byłoby koło, myślę, między 17, 19, 20 tego poziomu i wtedy mój forbet wynosiłby około 40, więc ja teraz zrobię ten forbet taki, dokładnie taki, jakbym zrobił standardowo, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której zrobię go za małego i wtedy nie mając pozycji będziemy musieli grać za Askrul. Zas high. Jeżeli dobrze, znaczy mamy dzisiaj mamy opóźnienie jednominutowe, bo to jest tylko zoom. Natomiast w tej drugiej części od godziny 20 ja będę musiał jakby zastopować tą transmisję obecną i zrobić i uruchomić stream jeszcze raz, tym razem z 3-minutowym opóźnieniem. Czemu Six Max, a nie Full Ring? No nie jestem specjalistą od Full Ringu. Myślę, że ostatnio Full Ring grałem z 7 czy 8 lat temu i zdecydowanie bardziej pasują mi gry Six Max. Jeżeli to jest kola, to dosyć nietypowa. Ma dosyć nietypowy kolor. A nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taka kola była. Ok, czyli więcej o grze. Oczywiście no, król dama off na batonie. Na batonie będziemy podbijać około 50-60% rąk. To w dużej części zależy od tego, jak grają przeciwnicy na blindach. Ale my mamy tutaj jeszcze no, sporo czasu do zbierania tych statystyk. Więc myślę, że chwilę potrwa, zanim będziemy mogli faktycznie różnicować nasze podbicie z batona lub ze small blinda w związku z tym, co robi przeciwnik. Więc na razie, jak będziemy tych rąk mogli grać troszeczkę mniej. As-7 off pass na under the gun. Taką rękę możemy podbijać właściwie z batona, tylko ze small blinda. Nawet na cutoffie myślę, że to jest trochę zbyt szeroko. Dama 5, moglibyśmy sprawdzić minimalne podbicie z batona lub też ze small blinda. Natomiast na versus 3 big blindy to będzie pas. A z dama suited na small blindzie, bardzo standardowe podbicie na big blindzie. Jest zawodnik, który ma jest na short stacku, robi minimalne przebicie. Tutaj już nie, on ma 1/3 stacka, więc tutaj nie będziemy w żaden sposób kombinować. Pozycje są bardzo późne, niepełny stack, bardzo mocna ręka. To jest bardzo standardowy stack off. Przyjemny flop, aczkolwiek turn daje opcję przeciwnikowi i to on wygrywa. To rozdanie, ale oczywiście as, dama przeciwko król, dama bierzemy w ciemno za każdym razem. 5-6 suited, tą rękę możemy podbijać z cutoffa, z batona, ze small blinda. Jeżeli dobrze oceniamy swoją grę po flopie, możemy również podbijać nawet z każdej pozycji na 6-osobowym stole. Mamy środkową parę. Backdoor draw do koloru i do streeta, plus sporo kart, które nam się nie będą podobały na turnie, dlatego wolę obstawiać teraz, niż zaczekać, na przykład przyjdzie, nie wiem, dziesiątka czy walet, przeciwnik zagra i wtedy mamy trochę nieciekawą sytuację. Zanim ktoś, myślę, że właśnie dzięki Spixer, ale myślę, że zanim ktoś będzie zadawał pytanie odnoszące challenge'u albo jakichś innych rzeczy, to najpierw niech sobie dokładnie zerknie, jakie informacje są dostępne, bo tutaj ten nasz challenge, zresztą jeszcze polecam jak najbardziej mój kanał na YouTubie, The Warsaw Poker, tak jak jest to napisane z prawej strony.
A na dole są informacje o challenge'u, więc kończymy go na No Limit 50, więc te pozostałe stawki No Limit 25, No Limit 50 również będą się mieściły w tym challenge'u. Robimy nasz standardowy overbet, aczkolwiek tutaj As na River nie był dobrą kartą, ale nie rezygnujemy z tej strategii. Mieliśmy tam tylko 10 high, więc nie było sposobu innego na wygranie tego rozdania, o ile nie zrobilibyśmy blefu. Król walec suited, standardowe podbicie, dwóch graczy nas sprawdziło, nie mamy pozycji, mamy tylko król high. Nie będziemy tutaj, gdyby na przykład ta czwórka na flopie była kierowa, wtedy można byłoby się jeszcze pokusić o jakieś zagranie, mielibyśmy dodatkowe opcje. Natomiast tutaj przeciwko dwóm przeciwnikom bez pozycji nie ma potrzeby trochę tak na siłę robić continuation bet, tylko dlatego, że jest coś takiego jak continuation bet. As walet off, myślę, że as walet suited, chętnie bym to sprawdził. To pamiętacie chyba z turniejów naszych niedzielnych. Te ręce, które są mocne, ale z mniejszym potencjałem, wolimy zamieniać na 3-bet. Tutaj mamy równocześnie te blokery, as i walet. Mniejsza szansa na to, że przeciwnik ma któryś z tych mocnych układów. I witamy kolejnego subskrybenta, Laughing Coffin, czyli śmiejąca się trumna, jeżeli dobrze przetłumaczę, jeżeli dobrze tłumaczę. Również na prośbę części widzów zamieściłem w prawym dolnym rogu liczbę subskrybentów, czyli po lewej mamy widzów, po prawej subskrybentów. I myślę, że to jest takie informacje, które dobrze jest mieć na bieżąco. Widać, że akcji za wiele na jednym stole nie ma, ale mimo to dzisiaj wydaje mi się celowo lepiej będzie albo dzisiaj, albo może w ogóle w tym tygodniu, czyli dzisiaj i w czwartek. Pogramy na jednym stole i jeżeli ja przez te 2 godziny dosyć szczegółowo opiszę swoją strategię, tu as walet suited na batonie, to oczywiście musi być podbicie. To wtedy będziemy mogli na przykład w przyszłym tygodniu dokładać 2 stoły. Akcji będzie więcej, natomiast będę musiał mniej tłumaczyć, dlaczego w konkretny sposób zagrałem. Tu król 4 suited, myślę, że można by było podbić na batonie. Na cutoffie to jest takie marginalne podbicie. Więc nie będę tego robił na siłę, tylko można byłoby podbić ten król walet suited właśnie wtedy, kiedy na przykład na batonie mielibyśmy gracza, znaczy na big blindzie mielibyśmy bardzo tight gracza, albo słabszego gracza, albo znaczy moglibyśmy to bardziej uzależnić od tego, jak grają przeciwnicy. Teraz widzę, że ciekawe już jest to, że na przykład przy tym stole mamy już od czterech graczach, oczywiście takie minimalne informacje o kilku rękach, natomiast dobrze, bo to oznacza, że te informacje się zbierają po kolei. Na fioletowo mam zaznaczonego gracza, który pasuje za słabo broni blindów, więc to jest gracz, którego potencjalnie można mu próbować kraść blindy szerzej. Natomiast trochę ciekawe, że dama 2 suited, myślę, że standardowe podbicie na batonie. Ciekawe, że ten kolor miałem tutaj na tych stawkach, bo ja raczej nie gram, znaczy tym kolorem oznaczam raczej tylko graczy, nawet nie w turniejach, tylko na swoich standardowych grach cashowych, więc myślę, że nie wiem, gracz się gdzieś tam zapowiedział. Tu mamy podbicie do 4 blindów aż, dosyć duże. Myślę, że to może świadczyć o tym, że ten przeciwnik nie jest z gatunku najlepszy. Gra tylko na jednym stole. A trafiamy to parę, no i oczywiście za szybko tutaj nie spasujemy. Teraz pojawiają się dodatkowe drawy, przeciwnicy poczekali. Obstawimy, nie mamy pozycji.
O, ciekawe, teraz dopiero super szybkie przebicie na ternie od przeciwnika. To może sugerować jakiś taki przeczekany, mocny układ z flopa. No jeszcze teraz nie możemy spasować. Natomiast jeżeli teraz dostaniemy tu jakiś szybki overbet, to moglibyśmy spasować, bo czasami tak gracze na przykład grają asy czy as król. Zobaczmy, co miało 4-6, więc w ogóle przedziwne zagranie. Ja napiszę, że ok, sucker race turn. Gdzie mi to zniknęło? Sucker race turn fourth pair, czyli minimalne przebicie na ternie po trafieniu czwartej pary. To nam już jakby da jakieś takie informacje na temat gry tego gracza. Nick z PokerStars, tak, przesłałem każdy subskrybent, który był zarejestrowany w odpowiednim czasie na kanale przed rozpoczęciem turnieju, dostał prywatną wiadomość na Twitchu. Myślę, że z tych 98 subskrybentów dostałem chyba około 90 maili. Czyli jakieś 8-9 osób mi nie wysłało maila, natomiast dwie osoby podały chyba nieprawidłowy nick. I też odpisałem do nich na maila w tej sprawie. Tym osobom nie mogłem zrobić przelewu, bo była informacja, że nie mogę z jakiegoś powodu zrobić przelewu, więc nie wiem, czy tam była jakaś literówka albo jakiś inny błąd na koncie, ale to poprosiłem o wyjaśnienie. Więc nie dostałem na razie żadnej informacji na temat taki, żeby jakikolwiek gracz, który był zarejestrowany o odpowiedniej porze, żeby nie dostał tej wiadomości. Też zastanawiałem się, jak to zrobić w tym challenge'u, żeby... Ponieważ ja normalnie na swoich stawkach robię tak, że mając powiedzmy 140-150% wyjściowego staka, czyli na przykład na No Limit 100, to jest tam kwota rzędu 130, 140, 150, schodzę z... Tu zrobimy to zagranie dokładnie jak za zwalet wcześniej, czyli z król walet suited byśmy sprawdzili, natomiast król dama off, król dama suited. Mamy tutaj chyba jednego z naszych subskrybentów, ale po szybkości decyzji podejrzewam, że nie jest to osoba, która będzie nas próbować snajpować prawidłowo. Teraz, gdyby przeciwnik zaczekał po raz trzeci na river, wtedy zrobilibyśmy nasz overbet, a tak to pasujemy nasz król high. Jeżeli ktoś jest nowym subskrybentem, to jeżeli będzie jakaś taka sytuacja, w której będę potrzebował nika, to wtedy taka osoba dostanie takiego maila. Ja tego maila wyślę do wszystkich przy okazji, znaczy tą wiadomość wyślę do wszystkich przy okazji tego poniedziałkowego turnieju. Ale zrobię to w momencie, w którym jeżeli skaszuję w tych dwóch turniejach, bo jeżeli nie, to nie będzie na razie takiej potrzeby. Tutaj mając dama walet na boardzie, w którym mamy gutshota i dwie overkarty, betujemy, tam były dwa kara, były też możliwość innych drawów, więc wolę to obstawiać. Jeżeli chodzi o pytanie Jitka, to proponuję... Proponuję, z waletami oczywiście robimy podbicie po limpie. Proponuję zapoznać się z ostatnim filmem, który zamieściłem dzisiaj i od przyszłego okresu jakby rozliczeniowego będziemy
Tu jeszcze jedno zagranie musimy sprawdzić, mimo tego asa, który przyszedł. Teraz pasujemy do przeciwnika. Zwłaszcza, że bardzo szybko obstawiał, więc raczej nie jest to blef. Więc od przyszłego tego okresu, w którym będą obowiązywać te nowe zasady z filmika, wtedy będzie właśnie tak, że z części wygranych będzie turniej. Mamy kolejnego naszego subskrybenta. Dzisiaj nie mam nic przeciwko temu, żebyście grali tutaj ze mną. Grając na jednym stole, to będzie bardzo widoczne, jeżeli ktoś by próbował nas tutaj snajpować. Mieliśmy chyba limp, tak? Możemy zrobić notkę. Limp na batonie. Walet, walet. Musiałem robić przerwy ręcznie. Dla 98 osób zajęło mi to chyba z półtorej godziny. Wcześniej musiałem jeszcze przypisać te niki do maili, do tych ników z Twitcha, więc nie było to łatwe. Ale jest mała szansa na to, że następnym razem będę mógł coś takiego zlecić supportowi, po prostu tylko wysyłałbym im liczbę, znaczy same niki i kwotę, którą powinno się im przelać, i to powinno ułatwić. Ale nie jestem pewien, czy tak będzie. Trafiamy streeta na river. Nie wiem, czy to jest jakaś wartość w przebijaniu. Jeżeli na przykład przebijemy, dostaniemy olina, to chyba nasz walet sam nie będzie wystarczający. Jest duża szansa, że mamy podział tutaj. Nie ma po co stawiać się w takiej jakiejś marginalnej sytuacji. Tam były możliwe fulle, był możliwy wyższy street, więc nie jest to jakaś taka super idealna sytuacja do tego, żeby rejzować, bo w małej ilości rąk dostaniemy tam call, które są słabsze, a czasami możemy zostać wyblefowani albo po prostu zmuszeni do wrzucenia całego staka z ręką, która wcale nie jest nawet blisko nuts. Memorial 1337, kolejny subskrybent, witamy w gronie. As 4 na small blindzie dołożymy tego jednego centa, pół blinda. To dosyć dobra inwestycja. Myślę, że to będzie mało rąk takich, którymi w ogóle będziemy, znaczy no, możemy spasować jakieś ręce typu 9-3, ale cokolwiek, co ma jakikolwiek potencjał, nie wiem, nawet jakieś ręce typu 9-8, 9-7, 9-6, 8-6, jakieś suited karty, to do dopełnienia tego blinda wystarczają, zwłaszcza że najczęściej gracze, którzy tylko limpują, są z gatunku tych słabszych, więc to dodatkowa korzyść, która przemaga za tym, żeby wypełnić. To jest taki wśród słabszych graczy bardzo częsta taka frekwencja, żeby właśnie limpować, na przykład as król, tak jak tu przed chwilą, czy asy, i potem jak ktoś podbije, to oni robią minimalne przebicie, co daje jakby nam świetne odsy do tego, żeby sprawdzić takie zagranie, a najczęściej mamy pozycję, bo taki gracz, który to robi z under the gun, nie ma pozycji, więc to jest taki podstawowy błąd, który popełniają początkujący gracze. Mamy 200 oglądających. Dzisiaj to chyba pewnie nie dojdzie do 400, zwłaszcza w tej pierwszej części. 400... Ponad 400 graczy, około 420 mieliśmy przy okazji tego głębokiego rana w niedzielę. Może podobnie będzie za tydzień, w poniedziałek.
Tak, mam nawet gracza, o którym mam notkę, czyli musiałem go gdzieś spotkać wcześniej. Każdy as na small blindzie kwalifikuje się do podbicia. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, będzie dużo więcej. Prawie się nie spodziewałem właśnie tego typu rozdań, na przykład, który podbijemy na small blindzie i grać z big blinda do nas pasuje. Mamy rozdanie z chyba z naszym subskrybentem. 7-6 suited obstawiam tutaj, tak jak mówiłem przy okazji turniejów, na takim flopie z as 2-8. Nie mamy, mamy jakieś tam backdoorowe drawy do streeta, ale to są to bardzo mała szansa na to. Bardzo ciężko jakąś konkretną kartę, która nam pomoże. Oprócz piątki. No w każdym razie w takich w przypadku takich spotów, kiedy bardzo trudno jest o to, żebyśmy posiadali jakieś equity przeciwko przeciwnikowi, to również jest ręka, z którą wolę zagrywać, bo będę grał z najlepszymi rękoma swoimi, będę grał z rękoma, które są silnymi drołami, będę grał z rękoma typu top para, więc do tego chcę dorzucić również te ręce, które są bardzo słabe. Tutaj byśmy zaczekali z tyłu, mamy dużo fajnych opcji, ale nie na tyle, żeby obstawiać. Natomiast przeciwnik zagrywa, sprawdzamy, mamy opcję tak, do runner-runner kierów, dziesiątka daje nam od razu nutsa, król byłby całkiem niezły, walet raczej nie, ale w każdym razie nie możemy tego spasować jeszcze od razu na flopie. Na razie nie zwracam uwagi na statystyki przeciwników za dużo, no bo nie ma tych statystyk. Więc, ale oczywiście, jeżeli tylko trafiłoby nam się rozdanie z graczem, to byśmy mieli dużo więcej rozdań, to o tym porozmawiamy. Tutaj sprawdzę minimalne przedbicie, spasuję do większego. 7-5 na. Dorzucamy tylko 2 do puli 8, do puli 6, więc mamy bardzo dobre odsy. Open-ended straight draw, nie pasujemy tego zdecydowanie, zwłaszcza mając pozycję, ale też nie ma powodu przebijać. Teraz nasz draw trochę stracił już, plus możemy się obudzić tutaj z 7 high na river, przeciwnik obstawia 2 razy, możemy to spasować. Tutaj mamy gracza, który wygląda, jakby grał trochę rzadziej ręce. Nie ma sensu, myślę, przeciwko graczowi, który otwiera z tej wczesnej pozycji, przebijać z dziewiątkami, bo wtedy przeciwko jego zakresowi, którym on tutaj by zrobił potencjalnie forbeta, i my mielibyśmy decyzję, czy się stakować, czy nie, no to nasze dziewiątki za dobrze nie grają. Nie znam Adriana Phoenixa. Mamy niską parę, draw do streeta, dużo potencjalnych kart, które nam nie pasują, więc obstawiamy na flopie. Teraz na turnie już raczej nie wyrzucimy rąk, które są lepsze od naszej, więc zaczekamy i liczymy na dobrą kartę na river. I nie trafiając, nie sprawdzamy oczywiście betu za prawie pulę z piątą parą. Dzisiaj gram z kupa, nie pamiętam dokładnie numeru, właściwie mogę zobaczyć. To jest jakiś taki standardowy skup, znowu za 11 i za 109, podobny do tego niedzielnego. Tak, to jest numer 9. Skup numer 9 za 11 i za 109, a do tego dokładam sobie też Big 11 i Big 55, a oprócz tego potem jak skończę stream, to dołożę sobie jakieś swoje zoomy standardowe.
Jeżeli ktoś pytał, turniej, w którym pokażę, w każdym rozdaniu są inni gracze, to jest na pewno turniej w takiej samej formule, jak my gramy teraz tą grę keszową, czyli w formule Zoom. I z tego, co widziałem, jest chyba jeden albo dwa taki w grafiku z kupa. Jamie Staples. Właściwie sam mogłem o to go zapytać, bo mam go mam go gdzieś w kontaktach. To jeden z tych graczy, który bardzo, bardzo rozpropagował Twitcha. As7 w kolorze sprawdzimy. Oczywiście mamy dwóch graczy, tylko 4 centy do puli 15 i ręka z potencjałem. Czyli przede wszystkim liczymy tutaj na trafienie drołu do koloru. Albo dwie pary. Na razie jeszcze nie spasujemy asa, ale też nie będziemy z tym specjalnie wariować. Mamy asa, ale praktycznie każdy as podbijający z pierwszej pozycji ma lepszego kickera do naszego, więc na pewno nie jest to ręka, z którą będziemy chcieli tutaj za dużo włożyć w pulę, ale jeszcze za wcześnie, żeby spasować, a teraz na river już nie spasujemy. Bije nas as dama, as 9, oczywiście jakieś potencjalne sety i jakiś zestaw rąk typu, nie wiem, król dama w pikach, ale w świetlku miało z dama, więc ta ręka, karta na river była dla nas i pechowa, i szczęśliwa równocześnie. Pechowa, bo dała nam drugą parę, kiedy i tak przegrywaliśmy za zdama, a szczęśliwa dlatego, że była w pikach i przeciwnik się obawiał, że mogliśmy do tych pików zbierać, ale zapewniam was, żeby nie spasował na river do naszego zagrania. Jeżeli chodzi o grę z Big Blinda, to myślę, że będę o tym mówił przy okazji, jeżeli będziemy tu mieli rozdania właśnie z tej pozycji, to na pewno będę mówił, co robię i dlaczego. Dzisiejsza sesja jakoś nam się nie układa super. Po 100 rękach mamy 100 rąk, mogę zerknąć na statystyki. Nie lubię tego i nie robię tego normalnie u siebie, ale pewnie dla waszej ciekawości możemy zerknąć. Podzielimy to na sesję, czyli dzisiejsza sesja będzie ostatnia na samym dole. Równo 100 rozdań. I mamy już 1,24. Trochę ponad pół waina przegrane. Oczywiście nie panikujemy z tego powodu. Pamiętamy to rozdanie zresztą chyba, w którym przegraliśmy. To było główne, to było to as dama na król dama. A pozostałe to były jakieś takie nieduże. Właśnie to as 7 na as dama też nas kosztowało trochę. Nigdy nie ma powodu do tego, żeby, nie wiem, zmieniać strategię, coś panikować, zacząć grać z jakimiś marginalnymi rękoma tylko dlatego, że akurat kilka rozdań się potoczyło pechowo. Z dama walet off myślę, że moglibyśmy zrobić tu 3 beta, z dama walet w kolorze tylko sprawdzam. Za wcześnie na odpuszczenie tej puli mamy bezpośredni draw do nutsa, dziesiątka by nam dawała. Dama plus walet to też są potencjalnie ręce, z którymi możemy wygrywać. No teraz to przeciwnik wykonuje dwa razy pula, my nic nie poprawiliśmy swojego układu, więc łatwy fold. Jeśli chodzi o granie z pustej i z późnej rejestracji, to wszystko zależy od gracza. No ja gram z późnych rejestracji tylko wtedy, kiedy akurat nie mogę zdążyć na turniej. Natomiast wydaje mi się, że bardzo fajnie jest pograć od początku, kiedy blindy są dosyć niskie, jest sporo słabych graczy w takich turniejach za 10 dolarów, więc jest spora szansa na to, że trafiając na przykład jakiegoś, nie wiem, seta czy splita w tych początkowych fazach, możemy wygrać nawet całego stacka od jakiegoś słabszego gracza, którego już nie będzie w grze, kiedy siądziemy do gry w późniejszym terminie.
No ale 6-off nie będziemy bronić głównie z tego powodu, że mamy gracza ekstremalnego shortstacka na batonie. Król dama off będziemy podbijać w racie z każdej pozycji. Może król walet off można okazjonalnie spasować z under the gun. Ale nie sprawdzimy dużego squeeza z tą ręką bez pozycji. Z król walet, z król dama suited moglibyśmy sprawdzić, mając pozycję. Pojawiają się okazjonalnie gracze, których mam jakiś kolorem oznaczonych. Prawdopodobnie, nie wiem, na przykład mogę grać kiedyś z nimi na, nie wiem, na 25, 50, 100. Może robią jakieś testy. Może w jakimś turnieju oznaczyłem na ten kolor. To standardowy 3-bet za scroll. Bez pozycji trochę większy. Mamy Olina za prawie dwa bainy. Z szóstki ten na pewno nie jest ręka, którą chcemy sprawdzać czegoś Olina za takie. No i tak ma scroll, to dla nas byłaby najlepsza opcja, ale nadal nie na tyle, żeby ryzykować całego staka. Zas 2 off, nie będziemy bronić blinda, 3,5 big blinda podbicie. 7-4 suited, jeżeli do nas dojdzie akcja, to podbijemy jako pierwsi, a jeżeli podbije ktoś z batona, to możemy zrobić 3 beta. Ale przy takiej akcji 4 razy blind podbicie i sprawdzenie nie będziemy się angażować bez pozycji. Thompson pewnie zaraz dostaniesz odpowiedź na czacie. $100 pełna wersja, $60 wersja na niskie stawki. Ale oczywiście dla gracza, który chce traktować pokera poważniej, to niezbędny wydatek. Tu mamy ciekawą sytuację. Gracza, który sprawdza najpierw podbicie nasze na cutoffie, a potem robi bardzo duży resqueeze. Zapamiętamy to sobie. My oczywiście są parę dziesiątek, czyli się nie angażujemy. Natomiast może, jeżeli się uda, to zaraz sprawdzimy sobie, jak się potoczyło to rozdanie, żeby wiedzieć, z czym to zrobił. Pewnie to rozdanie się jeszcze nie skończyło. Ono się pojawi tutaj w replayerze. Aha, nie wiemy, co miał, aczkolwiek ciekawe zagranie tego Bilego Davisa. Witamy Kuleszówka, kolejny subskrybent. Mam nadzieję, że również w twoim wypadku się to przerodzi w dobrą inwestycję. Za bonusa nie trzeba dziękować mi, tylko swojej inwestycji. Mamy gracza na bardzo małym staku na big blindzie. Minimalne podbicie, dlatego że nasz król jest lepszym, znaczy bije jego zakres. Myślę, że teraz na river możemy nawet zrobić value beta. Jest mała szansa, żeby on miał tutaj lepszą rękę od naszego króla, który dawał dwie pary z najlepszym kickerem. As 9 suited podbijamy z tej pozycji. Tak, ja o tym nie zdążyłem powiedzieć. To pytanie, co Krzych 80 zadaje. Tak, że właśnie na swoich stawkach normalnie grając
mając te 130-140% wyjściowego stacka, jakby odpalam nowy stół Zooma, na którym w którym gram po raz kolejny od 100 blindów. To wynika z tego, że gram tych 100, są 4 stoły Zooma, do tego gram 5 albo 6 regularnych, więc wolę unikać marginalnych decyzji na każdym stole, gdzie będę miał, powiedzmy, nie wiem, jakieś takie deep stackowe sytuacje. Myślę, że w naszym, tutaj w naszym challenge'u możemy zrobić takie założenie, że możemy schodzić jakby ze stołu i odpalać nowy Zoom, jeżeli będziemy mieli 3 dolary, czyli półtora staka. Tak, nie wiem, dlaczego miałoby mieć wstyd grać na No Limit 2, zwłaszcza, że każdy, kto ogląda ten stream, chyba wie, w jakim celu to robię. Takie było założenie tego streamu, żeby pokazać swoją strategię, jak bym sobie poradził na tych niższych stawkach, ale nawet gdybym, nie wiem, gdybym tego nie robił dla streama, tylko gdybym był graczem pokerowym, który wygrał na tych niskich stawkach, to w żaden sposób nie byłoby mi wstyd. Nie rozumiem specjalnie dlaczego. Miałbym mieć wstyd, że mam ochotę grać pokera na dowolnych stawkach. Tak samo jak ja bym trochę zapytał kogoś, czy nie jest mu wstyd pracować na przykład w biurze na stanowisku, nie wiem, jakiegoś gońca, czy dlaczego nie jest dyrektorem od razu albo właścicielem tej firmy. Każdy sobie robi to, co lubi i pracuje w taki sposób, jak chce. Zoom polega na tym, że po każdym stole, po każdym zakończeniu, rozdaniu dla nas, czyli na przykład tak jak spasujemy teraz, jesteśmy od razu przerzucani na następny stół. Tamto rozdanie się toczy gdzieś tam dalej w tle, ale nas już nie interesuje i my nie musimy czekać jakby na jego koniec. Więc to zdecydowanie przyspiesza grę. Mamy już tutaj po 40 prawie minutach zagranych 140 rozdań. Gdybyśmy grali na regularnym stole i musieli czekać na to, co robią przeciwnicy za każdym razem, kiedy my spasujemy, to byśmy, no nie wiem, byśmy zagrali tych rozdań, myślę, z 3-4 razy mniej. Król 500 dołożyłem po podbiciu do 3 bindach i ja i tak bym sprawdził, nawet gdyby ten gracz nie dołoży. Zbyt duży potencjał ma ten ręka przeciwko podbiciu z późnej pozycji. Teraz trafiamy kolor, oczywiście mając pozycję na razie nie musimy, nie mamy potrzeby tego przebijać. Jeszcze chcielibyśmy, że ten gracz też wszedł do gry za nami. Natomiast zrobimy przebicie oczywiście teraz na river. Myślę, że to będzie taki w miarę standardowa wielkość. Nie jestem jakoś super szczęśliwy, jeżeli grać by nam tutaj wsunął olina, ale będziemy musieli go sprawdzić, bo to oczywiście są możliwe fule i nawet znaczy kolor na asie też, a do tego, o właśnie, ciekawe, że ten, znaczy no właściwie nie zagrał źle ten przeciwnik, bo były go fule, nawet tam była możliwość pokera. Tak, dzisiejszy stream będzie zamieszczony na YouTubie, natomiast to są dosyć duże pliki. Jak ostatnio ładowałem ten to mniej więcej wychodzi giga na godzinę. Więc ostatnio ładowałem ten 4-godzinny stream z turnieju, to zajęło sporo czasu, a do tego dodatkowo tam on, jakby ten stream się zamieszcza dosyć szybko, przy szybkim internecie, natomiast potem bardzo długo trwa przetwarzanie, dzięki któremu można oglądać w dobrej jakości.
I chyba z 5-6 godzin zajęło to po zamieszczeniu filmu, kiedy jakby YouTube przetworzyło film na tyle, żeby można było oglądać w normalnej jakości, tej takiej 1080. Poprzednie transmisje można oglądać na kanale YouTube, natomiast mogą je oglądać bezpośrednio po zakończeniu transmisji wszyscy, którzy zasubskrybowali mój kanał. A na YouTubie się pojawiają, ale z jednodniowym, mniej więcej z jednodniowym opóźnieniem. As-4 off nie odpuścimy na Big Blindzie versus podbicie z batona. Na razie nie ma sensu betować. Nasz as często będzie tutaj dobry. Na river byśmy zrobili naszego beta po checku, a teraz już samym as high nie sprawdzamy. Outsider 89, kolejny subskrybent, witamy. Mamy 250 widzów. Gram na swoich stawkach, które są no limit 100 i no limit 200. W ten sposób jakby prowadzę swoją zawodową grę i jeżeli kiedyś uznam, że jest taka potrzeba czy chęć, żeby przejść na wyższe stawki czy na niższe, to to zrobię. Nie wiem, co to znaczy TP albo szczur, co to za typy gry, nic mi to nie mówi. Tutaj nasz standard teraz, dosyć niebezpieczna karta, zarówno dla nas, ale i dla przeciwnika. Nie wykazał do tej pory żadnej siły, więc... A wczoraj jeszcze chyba to nawet sprawdzałem a propos skuteczności tych zagrań. Ktoś się pytał. Mam taki filtr, w którym właśnie mogę jakby... W którym mam tak ustawiony, że on mi pokazuje, jak potoczyły się te rozdania z tymi overbetami na river. Czyli w tym filtrze, tutaj sprawdzamy, król walec tutaj za mocny, na fold przeciwko 3-betowi nawet bez pozycji. Więc według tego filtru mam ustawione właśnie takie akcje, w których było check, 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 check na flopie i overbet na river niezależnie od pozycji, ani tego, czy to ja pierwszy podbijałem, czy tylko sprawdzałem. O, i według tego mieliśmy 20 takich sytuacji do tej pory na przestrzeni tych ponad 1000 rozdań. I to jest, wygląda tak, było 20 takich rozdań. Went to showdown mamy 15, czyli to znaczy, że w 15% zostaliśmy sprawdzani. W jakiejś części, kiedy zostaliśmy sprawdzani, też wygraliśmy, w 1/3 tych sytuacji. Bo tak też będzie, bo tak jak mówiłem, to nie są tylko blefy. Czyli w 85% mieliśmy skuteczność, a jeżeli dobrze pamiętam, to w 60% nam wystarczy skuteczność. I na tym jesteśmy zarobieni tu prawie 1,5 buy-ina. To jest 335 big blindów na 100. Więc jak widać, mniej więcej tak to wygląda u mnie podobnie w moich normalnych stawkach, więc jak widać jest to zagranie, jeżeli jest stosowane rozsądnie, przynoszące zysk. Ale nie chodzi o to, żeby na ślepo to powtarzać, to musi być w konkretnych sytuacjach, o których mówiłem. Przy ilu bajnach przychodzę na no limit 5 i 10 jest informacja na dole stołu. Więc jak widać, przechodzimy na no limit 5, mając 60 big blindów na tych stawkach. Jeżeli ktoś takie robi sobie rozróżnienia graczy typu szczur, czy tam tight passive, no nie wiem, no
Każdy ma jakieś swoje zasady, którymi się kieruje przy oznaczaniu graczy. Ja w ten sposób nie nażywam, więc trudno mi jest powiedzieć, czy te dwie specyfikacje, które ktoś sam sobie ustalił, są takie same, czy nie. Ten filtr jest dostępny do każdego, ten i setki innych, takich, których sobie można samemu. Ja go sam przecież jakby ustawiłem, więc tam można statystyki w Holdem Managerze można sortować pod każdym możliwym kątem. Robiliśmy check na flopie, dlatego że damy i tak byśmy nie wyrzucili z rozdania. Potem jak przeciwnik czekał na ternie, wygląda na to, że dama już niespecjalnie jest w jego zakresie, a równocześnie jest nas w stanie sprawdzić tutaj na przykład jakimiś siódemkami czy za cztery. I na river po jego checku myślę, że też możemy sobie pozwolić na value bet. Dwa, cztery off, nie będziemy bronić. Na zoomie, żeby obejrzeć poprzednie rozdanie, klikamy tutaj na ikonkę replay i tu możemy zobaczyć nasze poprzednie rozdania z tego stołu. Można też to zrobić w formie tekstowej, jeżeli ktoś by chciał wkleić jeszcze rozdanie, albo też się zamieścić na boomie. To też można to zrobić klikając albo tutaj ten czerwony replay, albo na previous hand. Gram overbet, jeżeli przeczekany jest flop i turn. No i oczywiście river, jeżeli to przeciwnik zagrywa pierwszy, bo jeżeli on zagrywa pierwszy, no to wtedy już nie ma miejsca na ten overbet. Czyli jeżeli dzisiaj mamy zagrane dama 4 suited, większość long suited się nadaje do tego, żeby podbić z małego blinda przeciwko duży blind. Tutaj mając dużo opcji na flopie, zrobimy po prostu 3 bety, praktycznie niezależnie od tego, co wyjdzie. Jest mała szansa, że przeciwnik, że jemu pasuje ten flop, kiedy tylko sprawdził nas z big blinda. Oczywiście może mieć coś na przykład w stylu As-3, ale mamy bardzo dużo outów, żeby taką rękę pokonać. A więc o co mi chodziło, mamy w tej chwili tutaj mam cały czas ustawione według tych filtrów, chwilkę. Około 1000, chyba 500 rozdań. Tak, 1460 rozdań. I tak naprawdę tej akcji jest dużo mniej tutaj niż myślałem. Małe pary ze small blinda lubię 3-betować. To jest taka, jest szansa jakby na wygranie na przed flopem. Potem na flopie mamy rękę taką trochę ukrytą, jeżeli trafimy seta, tak jak teraz. Teraz gdybym miał trochę więcej informacji na temat tego gracza, mógłbym tutaj na przykład zrobić tylko check, jeżeli bym wiedział na przykład, że on lubi betować, kiedy się do niego czeka. Mam tutaj taką statystykę właśnie BWC2, to oznacza bet when checked to. Ale oczywiście o tym graczu nie mamy żadnych informacji, więc traktujemy go jako przypadkowego gracza i po prostu no, teraz trafiliśmy najgorszą kartę na river. I chyba trzeba będzie spasować, jeżeli dostajemy duży bet. Co to jest nasz? Nie jestem pewien, o co chodzi, więc musiałbym prosić o większe wytłumaczenie. Widać, zagramy na tym jednym stole, zawsze to będzie w okolicach tych 200 rąk. Jeżeli ktoś jeszcze sprawdzi, tutaj to z tym król 4 mogę dołożyć. Teraz mógłbym sprawdzić tą ręką też, gdybym wiedział, że ten przeciwnik jest jakoś dużo słabszy, ale nie mając takiej wiedzy, po prostu spasuję. Zas 6, tak jak mówiłem wcześniej, każdy raz ze small blinda będziemy podbijać. Trzymamy kilka minut transmisji, a potem
Dokładnie o 19:55 zakończę ten stream i teraz zrobimy nasz też w miarę już chyba standardowy 3B. Gdyby to było dzień 7, 9, 8, 6, 7, 6, 5, to tylko byśmy sprawdzili. Natomiast kiedy to są aż dwie przerwy między tym 9 a 6, wtedy wolę zrobić 3B. I potem, jak zakończę stream, to odpalę go znowu o 20, kiedy już nie będziemy grali Zoomów, tylko Skupa. I wtedy będzie trochę więcej czasu na to, żeby różnie porozmawiać o jakichś kwestiach, również okołopokerowych. As-3 suited, tam Big Blindzie bronimy przeciwko mojemu blindowi. Tutaj na razie nie ma potrzeby tego przebijać. Wyrzucimy z gry wszystkie blefy, a nie mamy nic przeciwko temu, żeby nam gracz nie uwierzył w asa. Dużo graczy myśli, że na Big Blindzie jest mała szansa, że go sprawdzimy z asem, więc na przykład może nas tutaj chcieć sprawdzać z czymś, nie wiem, może na przykład dama walet, albo blefować. Tak, na pewno hold'em manager porozmawiamy, kiedy jakby minie jakby ten moja przynajmniej ta ilość czasu, którą poświęcam na doskonalenie Twitcha w tej chwili, a do tego doszedł teraz ten dwutygodniowy skup. Ale kiedy to się skończy, to myślę, że jak najbardziej zamieszczę taki film na swoim kanale. As-Walet suited sprawdzamy. 3-bet. Mamy tutaj dodatkowe opcje, ale na razie jeszcze nie ma sensu obstawiać. Jeżeli byśmy trafili kolejnego pika albo asa lub waleta, wtedy po kolejnym checku przeciwnika moglibyśmy betować. Standardowo, jeżeli chodzi o pytanie o jakby co grać, z jakim bankrolem, to polecam swój film na YouTubie. Nie wiem, jak wyglądają te kwestie zdobywania punktów na. Tu walet 7 bronimy 2,5 blinda. Myślę, że do 3 blindów bym spasował. Sprawdziłbym też mały blind. Nie mamy szansy wygrać tego rozdania po kolejnych kartach, więc wolę zrobić bet na flopie. Bo bez żadnego equity. Ale po szybkim sprawdzeniu przeciwnika już się dalej w to rozdanie nie angażujemy. Myślę, że zagramy jakoś około 220 rozdań. Tak jak mówiłem na początku, nie gram full ringu od jakichś 8 lat, a więc nic się w tej kwestii nie zmieniło. No minimalne podbicie możemy sprawdzić. Gracz grający na telefonie najczęściej nie jest najlepszy na świecie. Flopu oczywiście nie możemy spasować, mając drugą parę. Teraz mamy dodatkowe opcje. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi na river. Zagrywa za pulę. A nasza trzecia para już się teraz nie nadaje do niczego. Ok, myślę, że możemy, ponieważ jest już 55 na moim zegarze, zejdziemy ze stołu po trafieniu, znaczy po wejściu, przed wejściem na kolejnego big blinda. I myślę, że ten taki wynik, ilość rozdań też zrobię, jak już uruchomię ten drugi stream. Bo przypominam, że jeszcze została nam godzina streamu, ale nie już nie z Zoomu, tylko z turniejowa. Natomiast, żeby uruchomić tę kolejną godzinę Zoomu, muszę zmienić opóźnienie z godziny z minuty na 3 minuty, więc muszę uruchomić ponownie stream.
Na koniec jest, szykuje się mała szansa na wygranie puli. Zasami, aczkolwiek im więcej graczy nas tu sprawdzi, tym mniej to będzie optymalne dla nas. Na razie jeszcze możemy obstawiać spokojnie. Mamy draw do pików też. Backdoor draw do pików. Po tej karcie na turnie myślę, że możemy spróbować kontrolować pulę. Ale jeszcze na pewno nie spasujemy. Trójka bardzo dobra na nas karta. Teraz wygrywamy z rękoma typu król walet, król 10. Przegrywamy z setami, znaczy z fullami teraz i ze streetem tylko. Ale właśnie dzięki tej trójce udało nam się wygrać z król walet. 5-7 suited można podbić, jeżeli ktoś się czuje bardzo dobrze grając przed flopem. Ja myślę, że w ramach takiego balansowania rąk, którymi podbijamy under the gun, od czasu do czasu można podbić 9-7 suited, 9-8 suited under the gun. I to będzie koniec na teraz, więc zapraszam na krótką przerwę. Ja wyłączam stream i za chwilę wrócimy z ponownym streamem już na turnieje z większym opóźnieniem.